Hej, witajcie, ja jestem Trampek, a dzisiaj będziemy sobie robić tajemniczy pokój. Za wodospadem, ten, który właśnie za mną jest. No i co? Będziemy dziś dużo wybuchać, ponieważ przygotowałem TNT. Jak widzicie, 11. 11, 11, no, poprawcie mnie. Tutaj mam taki pokoik i będziemy wysadzać oraz obkładać to właśnie takimi jakby losowymi blokami. Mam nadzieję, że wam się to spodoba. Jeśli chcecie więcej takich materiałów, wiadomo, co robić. Jeszcze tak. Aha, nie działa mi Optifine. Już działa. Dobra. Szybko się zeszło. I teraz będziemy sobie wysadzać właśnie tą jaskinię, tylko ja bym sobie ją trochę podrównał, bo nie powiem, zapomniałem, że tu jest w ogóle taka dziura, bo jeszcze tu nie wchodziłem, jeśli mam być z wami szczery. TNT nie działa. Co za fail. Nie sprawdziłem tego. W sumie to ma sens, że nie działa, no ale okej. Dobra, to lecimy, będziemy musieli sami sobie załatwić wielką jaskinię, więc mam nadzieję, że zejdzie się jak najszybciej. Ja będę trochę machał i w ogóle myszką, więc może być to trochę niewygodnie oglądać. Więc tak, załóżmy, że tutaj mamy mniej więcej taki kształt całej tej jaskini. W ogóle, jako że 30 kwietnia jest zakończenie, to jest bodajże za 3 dni, jest zakończenie, ojejku, tej serii, no to chciałbym jak najwięcej odcinków z tego nagrać i wypuszczać będę po prostu z takim większym opóźnieniem, tak abyście mogli jeszcze to oglądać po końcu właśnie tego całego sezonu. W sumie nie wiem, po co ja to tak równo robię, no bo to nie ma być w sumie równe, ale spoko, dobra, niech będzie coś takiego. No i dobra, i dalej możemy jeszcze zrobić, tutaj już będzie takie zawężenie, możemy sobie to od razu, a tylko że potrzebuję stołu zwykłego, mam go, dobra, na szczęście tutaj wyjątkowo zadziała mi Optifine, więc nawet jeśli tu będzie ciemno, tak jak w ostatnich odcinkach, no to swoją drogą zapraszam na poprzedni odcinek, no to lepiej będziecie wszystko widzieli, ja będę się bardziej do wszystkiego zbliżał, żeby to było jak najbardziej wyraźne. Więc tak. Ale jest już jest jakiś kształt, a jeszcze jakieś osiągnięcie z pluginów dostałem, więc no spoko. Niby mi się i tak to wszystko nie przyda już, ponieważ będzie koniec tej edycji, ale okej, niech będzie, niech już tak zostanie. Lecimy teraz z dziurami po bokach. Coś takiego. No i dobra. To wygląda w miarę ładnie. Okej, teraz wygląda lepiej. I tak wygląda na razie ta dziura. Jeszcze by się przydało jedną kratkę w ten właśnie sposób. Coś w ten deseń. Może nie jest to design, ale musi starczyć. No i teraz myślę zrobimy podmienianie tych bloków. Ja to, jak widzicie, robię wszystko na świeżo, więc no, zobaczycie, jak się wszystko dzieje bez takich większych cięć. No, większych cięcia właśnie nadchodzi ten moment, kiedy cięcia będę musiał zrobić. No, ale dobra, lecimy z tym. Jeszcze to. Dobra, teraz będziemy podmieniać bloczki, więc ja sobie wywaliłbym łopatę. Okej,
I tak, tutaj damy to, może jeszcze trochę. Okej, teraz podmieniamy sobie może, albo nie, z drugiej strony też podmienimy. Niby tutaj już jest jakaś część tego. Okej, teraz może podmienimy dioryt, tak żeby też było tego więcej. Okej. Jak coś, to dzisiaj jeszcze nagram odcinek z budowy tutaj na samym środku domków, więc się, no, ja się na nią popatrzyłem w ogóle. Co to jest za jakieś oszukiństwo? Ja się tak nie bawię. Ale orient, dobra. Teraz lecimy z... Że tak, stąd dioryt by się przydało zepsuć. Jest on w ogóle niepotrzebny. Okej. I tutaj by był jeszcze dioryt. Dobra. No i może jeszcze tutaj od biedy. Dobra. Okej. Nie. Coś takiego. Jeszcze. Weź się pan. Dobra. Okej, teraz już to naprawdę ładnie wygląda. Teraz dajemy sobie jeszcze taką warstwę granitu. Dobra, tyle wystarczy. I dajemy sobie jeszcze tutaj granit, żeby wyglądało jeszcze lepiej. Co prawda będzie to wszystko takie wypakowane tą różną paletą, ale normalnie niecodzienne słowa, różną paletą bloków, a raczej rodzajów bloków kamienia, żeby to jeszcze lepiej wyglądało. I teraz tak, chciałbym teraz dać... Lol, dostałem strzałę przez wodospad. Chciałbym teraz sobie tutaj gdzieś dać jakieś schodki, coś w tym stylu. Ponieważ będzie mi to... A, nie mam drewna. Dobra, to nie problem. Zawsze można zrobić sobie crafting. Okej. Aha, te zombiaczki tam się chyba dobrze bawią. Dobra, tutaj będzie już coś bardziej skomplikowanego. Więc damy sobie coś w tym stylu takim. Że wiecie, kawałki itp. Gdzie tu jeszcze mogę dać? Tu mogę dać. Dobra. Teraz damy takie kawałeczki połowy bloków. Żeby to się jeszcze lepiej prezentowało. Okej. Tutaj jeszcze. Dobra. Gdzie by się jeszcze przydało? Tu. A, nie mam już bloków. Ja sobie dorobię trochę tego. A przy okazji dorobiłbym sobie tej płytki, pół płytki w sumie. I gdzieś tutaj było... A, to tutaj. To mogę w sumie zamiast tego zrobić. Tfu. Co robię w ogóle? Dobra. I teraz dajemy dopiero... Nie, tu też musi być inny. W ogóle nie myślałem, jak to ma wszystko wyglądać. Dobra. Powinno być w sumie już dobrze. I teraz tak. Ja bym się zajął tym do końca i zobaczycie, jak wygląda to z tymi bokami, bo z tym się by zeszło jeszcze 10 minut. Dobra, więc skończyłem i wygląda to mniej więcej tak. Przygotowałem sobie na latarnie morskie, które dostałem w poprzednim odcinku od Kaszalota, właśnie te miejsca na nie, więc przynajmniej będzie jasno zawsze coś, jako że tekstura właśnie tych latarni po bokach jest bardzo szara, tak samo praktycznie jak stone, no to bardzo dobrze się to zlewa razem i przy okazji będzie jaśniej,
jako że jest tutaj już trochę białego światła, że tak mogę powiedzieć, no to dodam jeszcze troszeczkę latarni, ponieważ one by się tu bardzo dobrze komponowały, przynajmniej moim zdaniem skromnym. No i co? Teraz dajemy sobie pochodnie w tym miejscu. No przydałoby się jeszcze tutaj dać. No właśnie. Nie. Nie wyglądałoby to lepiej. To musi być w ten sposób. Wtedy bardziej masywnie to wygląda. Tutaj damy. No i tutaj ewentualnie podwieszaną. Wygląda to teraz naprawdę ładnie. No i dodałbym do tego jeszcze jakieś takie malutkie smaczki. Mam tutaj na myśli, o, może jakieś kraty, może jakieś przecinarki. Nie wiem, co ja robię w ogóle. Wszystko, co się tylko da. Więc damy to nie w ten sposób. Damy to w ten sposób. Damy kraty na przykład w jakiś, żeby mogły się połączyć. W ten sposób. Jako że ja mam tekstury 3D i dlatego to tak wygląda. No, dla mnie wygląda, jakby było naprawdę ładne. Nie wiem, jak według was to się prezentuje. Dobra, i jeszcze gdzieś. Nie. Tutaj akurat nie pasuje. Mogę dać ewentualnie tutaj. Okej. Tutaj. No i spoko. To wygląda trochę jak lochy. Jakby takie więzienie. Więc moglibyśmy tutaj coś przetrzymywać. I wiecie co? Nie wiem, może robić tutaj gdzieś tabliczki takie z ostrzeżeniem, żeby to wyglądało jak jakieś coś, nie wiem, ruina taka, coś w tym stylu. Więc zrobimy tutaj jeszcze co? Takie kraty. Dobra. No. Spoko się to prezentuje. Może tak, jednak za dużo tego światła. Wait, czy ja zniszczę w ten sposób, to czy odda mi... Nie, odda mi takie coś. Wiecie co? Ja jednak bym to zostawił. Zostawił same latarnie. Chodzi mi tutaj o te z żelaza. A to bym po prostu zniszczył. No bo światła i tak jest dużo. Może na razie tego nie potrzebuję. No ale dobrze jest teraz. Dobra. Więc tak się prezentuje ogólnie jaskinia. Więc jak widzicie, nawet tekstura się kręci. Jeśli filmik wam się spodobał, no to nie nie chce mi się o tym mówić już. Jest za długi odcinek. Mało cięć było. Chyba jedno czy dwa. Więc dzięki za oglądanie. Ja jeszcze tutaj coś tajemniczego włożę, żeby pod koniec prezentacji całej tej dziury lepiej to wyglądało i ogólnie taki smaczek, jakby ktoś nie wiedział, więc no. Dziękuję, pa pa.